Ja bym na ten transfer tych posłów z Platformy i ze, ze wszystkich tych kiedyś niemieckich partii do PiSu nałożył rzecz mało znaną. To pani, która nas ogląda z, powiedzmy z Niemiec, tak nazwijmy to ogólnie, podesłała mi artykuł z niemieckiej prasy, o tajnym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z panią kanclerz Merkel w 2016 roku w lecie, półtora roku. Temu. kiedy Polska zaczynała wygłaszać już formułować swoje aspiracje, żeby być tu lokalnym mocarstwem, mówiło się o trójmorzu, o nowej Jagiellonii, twoim mówiąc językiem, kiedy już jasne było, że wojska amerykańskie tu wylądują, że e, zmienia się układ geopolityczny, Polska mówiło się idzie w dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wreszcieśmy przekreślili Pogoniliśmy Sowieta, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Jarosław Kaczyński jedzie na tajne spotkanie. Dlaczego ono jest tajne? Jarosław Kaczyński ma doskonale świadomość, że elektorat PiSowski źle przyjąłby po rokowania wizyta. bezpośrednio z Hitlerem, z kanclerz Niemiec, i dlatego jest to spotkanie całkowicie po. Kriomu. Ja przypomniałem już o spotkaniu wczoraj. Mówiłem o Kryjomu, spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z towarzyszem Pawlakiem i, i widać, to był chyba 2011 lub 12 rok. No powiedzmy 12. Jeśli ktoś może to sprawdzić, to proszę bardzo. W jakiejś knajpie, nie usowy, ale w jakiejś innej knajpie potajemnie się spotkali i widać, że był owoc tego spotkania, bo o Pawlaku jest cisza. On sobie lody kręci, jest w radzie nadzorcze portu lotniczego Lublin. Nikt mu nie robi żadnego problemu z powodu aj, aj, kontraktu za, gazowego o, tak. ani za Smoleńsk. Zobaczcie, to jest człowiek z, z totalnie otoczony parawanem bezpieczeństwa. Myślę, że tamto spotkanie w Knajpie. W 2012 roku, kiedy jeszcze Lud Pisowski i ja też rozbijaliśmy się po ulicach, żeby bronić prawdy o smoleńsku. Na miesięcznicach my chodzili, Jarosław Kaczyński paktował z, z tym. Z Pawlakiem, czyli przybocznym Tuska. W tym momencie się to działo. Dlatego wiąże to, co się teraz stało. Ten zerwanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz Niemiec. Właśnie z tamtym spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego sprzed półtora roku. Bo takie rzeczy, wiecie, one są, trzeba je przygotować, trzeba ludzi rozłożyć. W czasie, rozłożyć w czasie. to nie tak, o, że przyjeżdża, no dobra, teraz zmieniamy chorągiewkę, zmieniamy wystrój amerykański na śmietniki, idą teraz będą deutsche, chińskie i, i niemieckie. Nie. Ale Jarosław Kaczyński wtedy musiał podpisać pakt z diabłem, a zrealizował go zmieniając panią Szydło na Morawieckiego po to, żeby wygonić. Opcję amerykańską z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo już jak widać nie tylko odszedł minister Macierewicz, ale inni ludzie honoru tej opcji. Pan Piotr Bączek, szef kontrwywiadu wojskowego, wczoraj złożył dymisję, została przyjęta. Człowiek z Platformy zajął jego miejsce.